Podróżnicy z tej strony Piotrek. Witajcie w podcaście ITAKA podróżuje i inspiruje, gdzie przygody, miejsca i ludzie łączą się w jedno niesamowite doświadczenie. Przygotujcie się na opowieści z całego świata, które zainspirują Was do spakowania walizek i wyruszenia w drogę. Jeśli zastanawialiście się, który bałkański kraj wybrać na urlop, to dobrze trafiliście. W naszym dzisiejszym podcaście zwiedzimy Bałkany, które są jednym z najchętniej odwiedzanych zagranicznych kierunków przez Polaków. Opowiemy Wam o Chorwacji, Bośni, Albanii, Macedonii i wielu innych wspaniałych krajach. Dzisiaj porozmawiam z Hubertem, którego możecie znać z innych odcinków naszego podcastu. Więc usiądźcie wygodnie i rozluźnijcie się słuchając kolejnych opowieści. To już czas na naszą podróż. I taki świat jest piękny. Cześć Hubercie. Cześć Piotrze. Przedstaw się naszym słuchaczom i opowiedz coś o sobie. Na co dzień pracuję w Biurze Podróży Itaka we Wrocławiu, czyli tak jak Ty mam kontakt z klientami. Skończyłem filologię chorwacką i z językiem serbskim również we Wrocławiu. Czyli mówimy o pasjonacie Bałkanów. Myślę, że nie tylko o pasjonacie, ale mogę śmiało powiedzieć, że jestem częścią Bałkanów, ponieważ myślę, że każdy, kto pojedzie na Bałkany, zostawi tam cząstkę swojego serca. Ze mną przynajmniej tak było. Czyli mam nadzieję, że naszych słuchaczy również zabierzesz w ten kierunek taką pasją, że oni również zostawią tam swoją cząstkę. Postaram się jak najbardziej. To może zacznijmy od początku, bo to jest bardzo rozległy region i o czym powinniśmy wiedzieć, udając się na Bałkany? Myślę, że przede wszystkim powinniśmy być świadomi tego, że Półwysep Bałkański i całe Bałkany to tak naprawdę zbiór kilku państw. Co za tym idzie, mamy tam trzy religie, każde państwo ma delikatnie inną kulturę, więc mamy tam ogromną różnorodność, nie tylko kulturową, ale też i przyrodniczą, po prostu zlepek wszystkiego. Bałkany to bardzo popularny kierunek wśród Polaków. Od czego byś Ty polecał, żeby zacząć eksplorację właśnie tych terenów? Myślę, że tak jak wspomniałeś, Bałkany są dość popularne wśród Polaków, czyli również pewnie Twoich i moich klientów. Myślę, że na, na początek najbardziej polecana chyba jest Chorwacja, tak? Z tego względu, że ma bardzo dobre zaplecze hotelowe, stanowi też bardzo dobrą bazę wypadową do dalszych podróży, natomiast tutaj muszę zaznaczyć, że nie cała Chorwacja znajduje się na Bałkanach. Tak? Chorwaci dosyć mocno na to kładą nacisk, więc to południowa Chorwacja, ona się zalicza do Bałkanów, północna z Zagrzebiem, ze stolicą już nie. Musimy chyba tutaj też od razu wspomnieć, że Chorwacja jest bardzo długim krajem, więc przejechać cały kraj to nie jest też takie proste. Długim i szerokim, ale gwarantuję Ci, że cała trasa jest bardzo piękna i po drodze możemy widzieć naprawdę niesamowite miejsca. Skoro już jesteśmy przy najpiękniejszych miejscach, to od czego byś właśnie Ty zaczął te podróżowanie po Chorwacji? Myślę, że jeżeli podróżujemy samochodem, to idealną, idealnym takim przystankiem w drodze nad Adriatyk są jeziora plitwickie. Jedno uważam z najpiękniejszych miejsc w Europie. Jest to zbiór kilku jezior ułożonych kaskadowo pośród przepięknej przyrody. Warto też tam zajrzeć jesienią, kiedy te drzewa po prostu mienią się wszystkimi kolorami. Tak naprawdę jest tam pięknie o każdej porze roku. A ile tam czasu należy poświęcić, bo przecież to jest rozległy dosyć teren? Myślę, że rozległy, ale w drodze nad Adriatyk możemy poświęcić pół czy nawet cały dzień, żeby być usatysfakcjonowanym z wizyty na jeziorach plitwickich Rozumiem, czyli teraz mamy tak, że zobaczyliśmy wodospady, gdzie się udajemy na kolejną, najbliższą eksplorację? Niekoniecznie wodospady, oczywiście tam też są, ale najbardziej znane wodospady, jeżeli chodzi o Bałkany, to myślę, że to są wodospady Krka w Parku Narodowym. To również jest w Chorwacji, nieco bardziej na południe. No tam są te najsłynniejsze wodospady, o, którym, o których pewnie chciałeś wspomnieć. No właśnie, wybiłeś mnie troszeczkę z rytmu. Ja próbowałem powiedzieć o tym, że po prostu mówimy też o Parku Narodowym. Właśnie jedziemy po drodze, zaczęliśmy od Jezior Plitwickich, zjeżdżamy w dół, mamy kolejne wodospady, o których też również wspomniałeś, Krka, tak? Dobrze wypowiada? Tak, Krka. Jakie jeszcze atrakcje czekają naszych słuchaczy, jeżeli wybiorą się w ten region? Myślę, że to idealna baza wypadowa, żeby nie tylko eksplorować Chorwację czy przepiękne miasta, tak jak Split, czy perłę Bałkanów Dubrownik, ale to jest również świetna baza wypadowa, żeby odwiedzić Bośnię, Czarnogórę czy dalsze zakątki Bałkanów. Czym różnią się te kraje? Bo one tak naprawdę stanowią jeden region, mówimy o tym Bałkany. I właśnie jeżeli udamy się z Chorwacji do Bośni, czy odczujemy tę różnicę? Myślę, że tak. To dość obszerne pytanie, natomiast musimy być świadomi, że te kraje między sobą różnią się przede wszystkim wyznaniem. Tak? To jest rozdarcie pomiędzy trzy religie. Mówimy tutaj o katolicyzmie, o prawosławiu i o islamie. Tak? Między nimi pojawia się jeszcze judaizm, pojawia się mniejszość romska, więc tej kultury i tej różnorodności jest tam bardzo dużo. Okej, okay, a jeżeli właśnie porównujemy już te, te dwa kraje, który byś bardziej polecał myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia, który kraj bardziej przypadnie nam do gustu. Na pewno Chorwacja jest w Unii Europejskiej, to przede wszystkim, tak? Więc ci chorwaci są no bliżej, że tak powiem takiej naszej kultury, czy, czy taki klimat będzie tam panował, gdzieś tam jak? Będzie nam się łatwiej poruszać po prostu po my, tym kraju. Myślę, że tak. Bośnia jest bardziej taka naturalna, jeszcze taka, powiedzmy, dzika, tak? Ale tak pozytywnie dzika, że możemy tam poczuć naprawdę taką autentyczność tego kraju. No i Bośnia jest też zlepkiem bardzo wielu kultur i religii. W Bośni zobaczymy największą tą różnicę między właśnie prawosławiem, islamem i, i katolicyzmem, bo oni wszyscy razem no, żyją w tych samych miejscach, można powiedzieć. Ale przejdźmy może również do tego, czy Bośnia rzeczywiście ma dostęp do morza. Bośnia ma dostęp do morza w bardzo niewielkim Skrawku. Jest to przy miejscowości Neum. Myślę, że wielu naszych klientów czy osób, które podróżują chociażby do Dubrownika, często przejeżdżało przez Neum. Bo na, skróty. Właśnie, na skróty. Bo jadąc właśnie z Chorwacji Północnej do Dubrownika, przejeżdżamy przez mały Skrawek Bośni. Skoro już podróżujemy między dwoma różnymi krajami, może warto też przybliżyć naszym słuchaczom, jaka waluta dominuje i co warto zaopatrzyć się, podróżując właśnie po tych krajach. W Chorwacji już zapłacimy euro, w Czarnogórze również. To jest taka ciekawostka, Czarnogóra jeszcze nie jest w Unii Europejskiej, a już możemy płacić w Czarnogórze właśnie euro. W Bośni musimy mieć markę zmienną, ale w popularnych takich ośrodkach turystycznych, takich jak Mostar czy Sarajewo, spokojnie też możemy zapłacić euro. W Serbii musimy się zaopatrzyć w dinary serbskie, w Macedonii w denary macedońskie, w Słowenii również zapłacimy w euro. Mówimy o krajach, które mają bardzo burzliwą historię. Czy możemy je bezpiecznie przemierzać? Jak najbardziej tak i tutaj ja podczas, gdy podróżowałem pierwszy raz akurat do Bośni, też wiele osób mi mówiło, gdzie ja, że przecież tam jest niebezpiecznie i od razu ci mówię, że jest bardzo bezpiecznie. E, mogę się z tobą podzielić taką jedną anegdotką, którą Dawaj. przeżyłem akurat w Sarajewie. Podróżowałem z moim znajomym, który mówił po serbsku, pojechaliśmy do Sarajewa, oczywiście kilka osób mnie uprzedzało, że oczywiście tam jest niebezpiecznie, więc no, siłą sugestii się nastawiłem na to niebezpieczeństwo e, i poszliśmy na kawę przy najpopularniejszej w Sarajewie, Bascharzii. Zamówiliśmy tą kawę, chcieliśmy sobie usiąść i nagle jeden miejscowy, starszy pan wziął moje krzesło, zaczął coś do mnie krzyczeć. No i się wystraszyłem. Wypiliśmy tą kawę szybko. Ja praktycznie z Miłoszem nie rozmawiałem o niczym. Potem poszliśmy i się go pytam, dlaczego? Nie poszliśmy od tego faceta, skoro on na nas nakrzyczał. A miło, jeszcze wtedy nie znałem tak dobrze języka serbskiego, żeby, żeby go zrozumieć. Miłoż mówisz, on na nas nie nakrzyczał, tylko powiedział: weź to krzesło tutaj przy mnie, żebyś miał piękny widok na tą ulicę. Przecież musisz podziwiać taką piękną ulicę, jaką jest Bashar Więc to pokazuje, jak siła sugestii potrafi wpłynąć na, na, nasze, na nasz umysł, tak? Ale jest naprawdę bezpiecznie. Wszyscy są bardzo przyjaźnie nastawieni, szczególnie do turystów, więc śmiało możemy tam podróżować. Dobrze, Ubardzie, powiedz nam jeszcze, jeżeli chodzi o mm, podróżowanie, czy sugerujesz to jeżdżenie samochodem, czy może jakieś inne środki lokomocji? Myślę, że tutaj znowu zależy od naszych preferencji. Tak? Bałkany są bardzo fajnie, mają super infrastrukturę, jeżeli chodzi o podróżowanie samochodem, więc to może być bardzo dobry pomysł na nasze wakacje. Natomiast nawet nasze biuro podróży Itaka oferuje świetne połączenia samolotem tak? do popularnych miast w Chorwacji. Również polecam świetną wycieczkę objazdową z Itaką. Czyli rozumiem, że wtedy Zobaczymy wszystko, co najważniejsze w tym regionie. Myślę, że może nie wszystko, ale na pewno najważniejsze rzeczy zobaczymy i najpiękniejsze. Jest kilka walut, czy również jest kilka języków, jeżeli chodzi o Bałkany? Jak najbardziej tak w Serbii będziemy rozmawiać w języku serbskim, w Chorwacji po chorwacku, w Bośni już w języku bośniackim, w Czarnogórze pewnie niedługo po czarnogórsku, ale na ten moment jeszcze dogadamy się po serbsku. W Macedonii jest oczywiście macedoński, no i w Bułgarii bułgarski. Natomiast są to języki słowiańskie, więc one są na tyle podobne do siebie, no właśnie, o to że pytać. praktycznie w każdym z tych państw możemy się porozumiewać swobodnie. Czyli różnica jest jakaś nieznaczna. Jeżeli ktoś chociaż łapie kilka słówek, to Gdzieś tam częściowo zrozumie lokalnych mieszkańców. Jak najbardziej tak. Szczególnie też to było moje bardzo duże zaskoczenie. Bardzo wiele osób bardzo dobrze rozmawia po angielsku na Bałkanach. Czyli tutaj generalnie pewnie mówimy o miejscowościach turystycznych, gdzie ten język w sumie jest uniwersalny. W dużej mierze tak. Dobrze, Hubercie, powiedz nam jeszcze, jak mieszkańcy odbierają turystów? Czy są przyjaźni, czy może nie lubią ich. No, tak jak wspomniałem przy poprzedniej historii, są bardzo przyjaźni nastawieni na turystów. Oni się cieszą z tego, że w ogóle turyści się interesują takim ich skrawkiem ziemi, tak? Więc do każdego podchodzą bardzo pozytywnie i spotkacie tam na pewno wiele miłych sytuacji z lokal Marzycie o podróżach słuchając naszego podcastu? I taka spełni wasze marzenia. Sprawdźcie oferty na www.itaka.pl i rezerwujcie niezapomniane wakacje. Z nami odkryjecie, że podróże to niesamowita przygoda. I taki świat jest piękny. Tubercie, wiemy, że Bośnia skradła Twoje serce. Czy jeszcze jakiś bałkański kraj również to zrobił? Myślę, że każdy kraj skradnie nasze serce. Zarówno Bośnia, jak i Chorwacja, czy przepiękna Czarnogóra. No, Bałkany oferują tak wiele atrakcji w postaci i morza, i gór, przepięknych parków narodowych. Ogromnej ilości zabytków UNESCO. Że naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Jak byś to porównał, jeżeli mówimy o zachodniej Europie, którą znamy doskonale jako Europejczycy należący do Unii Europejskiej, a tutaj południową część Europy, właśnie te Bałkany? Czy jest jakaś taka znacząca różnica między tymi krajami? Myślę, że absolutnie nie, szczególnie, że Chorwacja, Czarnogóra, Bośnia, oni cały czas dążą, żeby wejść do Unii Europejskiej. Natomiast e, wspomniałeś o, o zachodnich krajach. Znajdziemy tam bardzo wiele podobieństw, szczególnie, że właśnie Bałkany e, przez wiele lat były pod panowaniem Bizancjum, pod panowaniem rzymskim, więc znajdziemy tam bardzo wiele na przykład atrakcji czy zabytków związanych ze Starożytnym Rzymem. Właśnie tutaj mówimy o pięknej historii. Nie, nie sposób nie, nie wspomnieć o Dubrowniku. Jest to miejsce, gdzie dla fanów, na przykład filmu "Gra o tron", praktycznie każdy odcinek był tam kręcony. Czy faktycznie jest to miejsce, które warto zobaczyć? Myślę, że zdecydowanie tak. Wspomniałeś o Dubrowniku. No on też faktycznie teraz jest kojarzony najbardziej z tej, z tej gry o tron. Myślę, że najbardziej popularny jest ten fort, fort Lovrienac, ale nie tylko w Dubrowniku. Z tego co wiem, kręcono Split, również wyspa Lokrum. Więc sporo tych miejsc w Chorwacji faktycznie było, które, które gdzieś tam pojawiły się w tym, w tym serialu. Natomiast wracając do Dubrownika. Jedno z najstarszych miast w Europie, tak? Przepiękne, wąskie uliczki. Najstarsza apteka w Europie. No, myślę, że każdy się zakocha w tym mieście. Polecam również spróbować przepysznych owoców morza, będąc tam w Chorwacji. Jeżeli... Czyli mówimy już właśnie, fajnie, przeszliśmy do tego, że mówimy o filmowej scenerii. Siadamy sobie właśnie gdzieś tam w takiej knajpce lokalnej, przeszliśmy płynnie, właśnie do jedzenia. Co z czego słyną Bałkany? Co byś najbardziej polecał spróbować właśnie w tych regionach? Bałkany są bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi o, o jedzenie. E, każdy kraj ma jakiś tam swój, e, swój ulubiono, swoją ulubioną potrawę. E, na pewno zauważymy tam bardzo dużo wpływów tureckich, e, czy greckich, czy też włoskich, bliżej właśnie Chorwacji. E, Chorwacja, szczególnie właśnie ta nadmorska, bardziej słynie z ryb, z owoców morza. E, udając się bardziej w głąb Bałkanów, no jednak te potrawy stają się bardziej e, mięsne, tak? Takie najpo... Popularniejsze potrawy to na pewno ciewapcici, czyli małe kawałeczki grillowanego mięsa podawane z przepyszną pitą. To na pewno plieskawica, też wielki kawał grillowanego mięsa, też podany albo z jakimiś frytkami, czy też z pitą. To na pewno wszelkiego rodzaju nadziewane warzywa, tak? Płynienne papryka, czyli papryki, pomidory, bakłażany, tego jest naprawdę sporo. To również świetne e, wyroby, jeżeli chodzi o sery, tak? Ja jestem zakochany w serze, który się nazywa kajmak. My kajmak kojarzymy raczej z tym e, lukrem, tak? Czy, czy tym cukrem skarmelizowanym, e, ale kajmak na Bałkanach to jest właśnie e, przepyszny, taki delikatny ser, który każdemu polecam e, spróbować. E, no i na pewno przepyszne desery i kawa. E, z deserów e, te popularne na Bałkanach to na pewno baklawa w różnych wydaniach, no i na pewno lokum, które też, niektóry, które też niektórzy klienci mogą, czy turyści mogą kojarzyć z Turcji. Przenieśmy się w takim razie troszeczkę bardziej na południe. Czy to też są równie atrakcyjne regiony Bałkanów? Myślę, że zdecydowanie tak. Bardziej na południe od Chorwacji czy od Bośni znajdziemy Czarnogórę która oferuje nam niesamowite miasta. Jednym z najbardziej znanych miast jest Kotor, nad Zatoką Kotorską, które otacza, otoczone jest wielkimi masywami górskimi właśnie nad tą Zatoką. To jest niesamowity widok, gdy do tej małej Zatoki, do Kotoru wpływają ogromne na przykład statki wycieczkowe, tak? To wygląda, to wygląda niesamowicie. Ale w Czarnogórze oprócz tych urokliwych miasteczek nadmorskich, znajdziemy piękne parki narodowe i naprawdę y, piękne góry. Y, jednym z takich najpopularniejszych miejsc jest na pewno Park Narodowy Tara. Y, on zapewnia nam niesamowite widoki, y, bardzo dużo punktów widokowych, y, no i wiele tras y, spacerowych czy trekkingowych. Więc jeżeli ktoś lubi połączyć morze z górami, no to zdecydowanie to Czarna Góra więc... jest dla niego. Tak. Obok Czarnogóry mamy również Albanię. Czy ona też ma do zaoferowania tak piękne, spektakularne widoki? Myślę, że zdecydowanie tak. Albania również posiada wiele niesamowitych miast, takich jak chociażby Berat, przepiękne jezioro Komani, co prawda sztuczne, ale Albańczycy nazywają, że jest to europejski Wietnam. Też przepiękne góry, więc jak najbardziej Albania też ma bardzo dużo do zaoferowania. Też stanowi fajną bazę wypadową, jeżeli chodzi o zwiedzanie Bałkanów. Albania słynie również z tego, że ma największą ilość bunkrów przypadających na mieszkańca. Tak, to prawda. I druga ciekawostka jest taka, że w Albanii mamy najwięcej liczby dni wolnych w całej Europie. No, brzmi to kusząco. Czy w takim razie, jeżeli chodzi o Albanię, to widać u nich to wyluzowanie? Myślę, że na całych Bałkanach widać to wyluzowanie i, i to, że oni zawsze mają czas, że się nie spieszą, tak jak gdzieś te państwa północne, mhm. tak, w tym, więc zdecydowanie widać większy luz w takim codziennym życiu. A jeśli chodzi o plaże, bo Albania też słynie z naprawdę pięknych plaż. W Albanii też znajdziemy piaszczyste, długie, szerokie plaże. W przeciwieństwie właśnie do Czarnogóry. Tak? W Czarnogórze też, ale raczej z przewagą tych plaż żwirkowych albo kamienistych. Czyli rozumiem, te kraje doskonale się uzupełniają. Zdecydowanie tak. Tutaj warto też wspomnieć, że Bałkany też są świetną, świetną destynacją dla osób, które lubią trochę adrenaliny, bo zapewniają nam świetne spływy raftingowe, na przykład właśnie na rzece Drina czy, czy właśnie na Tarze. Brzmi wspaniale. Mówimy o przepięknej Albanii, przepięknej Czarnogórze. Obydwa te kraje mają dostęp do morza. A co z Macedonią Północną? Macedonia Północna nie ma dostępu do morza, ale ma przepiękne jezioro Ochryckie z przepięknym miastem Ochrydą, która zresztą cała jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. I to również jest świetne miejsce, które warto odwiedzić, właśnie będąc na wakacjach w Albanii. Czym jeszcze wyróżnia się Macedonia Północna? Przede wszystkim górami, tak? Macedonia to jest kraj bardzo górzysty, z dużą ilością przepięknych kanionów, e, zapierających dech w piersiach punktów widokowych, więc też jest tam co robić. Tak, troszeczkę podsumowując to wszystko, co mi tutaj przekazujesz, mamy bardzo dużą ilość fantastycznej przyrody. E, Mamy też miejscowości objęte UNESCO. Czy jeszcze przychodzi ci na myśl jakieś miejsce, o którym nie powinniśmy zapomnieć, odwiedzając Bałkany? Myślę, że przede wszystkim dużą ilością stolic. Więc myślę, że jest to raj dla osób, które bardzo lubią zwiedzać miasta. Szczególnie te miasta na Bałkanach są dość wyjątkowe z tego względu, że na niewielkim obszarze możemy zobaczyć tak wiele wpływów i różnych chociażby budowli, tak? bo mamy z jednej strony meczet, zaraz obok mamy cerkiew prawosławną, zaraz obok katedrę katolicką, jeszcze gdzieś tam się pojawi synagoga, tutaj jakaś starożytna, jakaś starożytna budowla z czasów rzymskich, więc jest to naprawdę niesamowite. Czyli jest to doskonały kierunek dla osób, które lubią zapuszczać się uliczkami, poznawać i wsiąkać w tą kulturę lokalną. Myślę, że zdecydowanie tak i w każdym z miast na Bałkanach polecam zgubić się w uliczkach i zatopić się po prostu w tym, w tym klimacie. Fantastycznie przenosisz nas w klimat bałkański. A gdybyśmy mogli teraz na chwileczkę zamknąć oczy i zrobiłbyś to teraz, co pierwsze przychodzi Ci na myśl, właśnie myśląc o tym regionie? Przede wszystkim niezapomniane widoki, zarówno miast, jak i przyrody, tych kanionów, tych gór, zapach przecudownej kawy, no i na pewno dźwięk bałkańskiej muzyki. Doskonale właśnie nawiązałeś do tematu, o którym chciałem poruszyć. Dużo osób na pewno kojarzy Gorana Bregowicza. Myślę, że zdecydowanie tak. Szczególnie, że nagrywał dość znany album z polską wokalistką Kają. Natomiast Goran Bregowicz jest no, wizytówką myślę, Bałkanów. Tak? Jest kojarzony przede wszystkim z bardzo znanym zespołem Bielodugme, którzy na Bałkanach byli porównywalni do słynnego zespołu The Beatles. Ta muzyka jest równie dynamiczna jak prawy do lewego? Jest bardzo dynamiczna. Oczywiście nie wszystkie, ale większość jednak jest, jest bardzo dynamiczna. Jeżeli mówimy tutaj o dynamicznej muzyce, warto też wspomnieć o, o drugiej takiej postaci, z którą na pewno gdzieś tam się spotkamy, będąc na Bałkanach. Jest to ceca. To jest taka królowa serbskiej muzyki. No, Serbowie ją ubóstwiają i też leci praktycznie w każdym pubie, w każdej kafanie. Będąc przy temacie muzyki... Warto wspomnieć o tym, że Bałkany słyną z ogromnej ilości festiwali. Te najpopularniejsze występują w Chorwacji. Taki najbardziej wydaje mi się popularny to jest w miejscowości Zercie na wyspie Pag. Jest to ogromny festiwal, na który przyjeżdżają ludzie z całej Europy, a myślę, że nawet i z całego świata. Drugim popularnym festiwalem jest festiwal serbski, który się nazywa EXIT. I wiele z tych festiwalów, było uważanych w przeciągu tam kilku lat za jeden z najlepszych festiwali w Europie. A żeby uczestniczyć w tych festiwalach, jaki okres będzie najlepszy na podróże? Myślę, że najwięcej festiwali odbywa się jednak w sezonie letnim, tak? czyli tutaj musimy celować w takie miesiące jak od czerwca do września, żebyśmy trafili na te festiwale, ale co roku najlepiej sprawdzić je na, no, pewnie na jakiejś stronie internetowej. No i właśnie, będąc przy temacie tego okresu, kiedy są te festiwale, warto też, żebyśmy porozmawiali o tym, kiedy najlepiej właśnie na Bałkany się udać. Jeżeli... Komuś zależy na bardzo dobrej pogodzie, to zdecydowanie polecałbym tutaj miesiące od maja do września, ewentualnie zahaczając o, o październik, ale myślę, że Bałkany są kierunkiem całorocznym. Z tym, że musimy się nastawić na zimową pogodę gdzieś tam w rejonach Serbii czy, czy w Bośni, bo ta zima jednak tam występuje. Natomiast jeżeli przy zwiedzaniu nam to nie przeszkadza, to zdecydowanie polecam. Każdą porę roku, ale na wakacje, na wypoczynek i plażowanie, jednak te sezony letnie. Mówimy o wspaniałym kierunku. Omówiliśmy wiele tematów, które i tak ciężko jeszcze, żebyśmy podsumowali w jednym odcinku, ale jeżeli moglibyśmy właśnie to zrobić, Hubercie, może powiedz nam, co jest takiego must have, co powinniśmy zobaczyć właśnie na Bałkanach? No myślę, że przede wszystkim y, chociaż jeden monaster, tak, których tam jest bardzo dużo na Bałkanach. Y, przede wszystkim jakiś park narodowy, chociażby ten park narodowy y, Tary, gdzie no, znajdziemy najgłębszy w Europie kanion. Y, chociaż jedno miasto tutaj Dubrownik, czy jakąś stolicę, no tego jest tak dużo, y, że nie potrafię ci powiedzieć, co najważniejszego moglibyśmy zwiedzić na, na Bałkanach i myślę, że nieważne, w które miejsce pojedziemy, na pewno będzie nam się bardzo podobało i każde miejsce czy każdy skrawek na Bałkanach oferuje nam bardzo wiele, tak? Mówimy o regionie, który ma ogromną ilość atrakcji do zaoferowania, ale mówimy też o osobach, które chcą pierwszy raz udać się w ten region. Które regiony byś właśnie polecał na dobry początek? dla osób, które chcą odpocząć nad morzem, zdecydowanie polecowym Chorwację lub Albanię. Tutaj mamy Zadar, Split, które oferują nam zarówno te atrakcje miejskie, jak i te plażowe. W Albanii oczywiście okolice Duresz czy Golem. Dla osób, które wolałyby jednak spędzić czas w górach, zdecydowanie Czarnogóra. Tutaj mam na myśli na przykład park narodowy Durmitor czy wspomniano wcześniej Tare możemy też zahaczyć o Słowenię. Ona oferuje nam przepiękny Triglav, który nawet mają na, na swojej fladze narodowej, chociaż Słowenia nie jest zaliczona do Bałkanów, no ale gdzieś tam z nimi, z nimi współgra, tak? Więc tą Słowenię też warto zahaczyć podczas wizyty na Bałkany. Będąc w Chorwacji, żeby poczuć taki lokalny klimat, też polecam udać się chociaż na jeden dzień do Mostaru lub do Sarajewa, właśnie żeby poczuć ten klimat. Tych prawdziwych Bałkanów? Od razu nasuwa mi się pytanie: samolotem czy samochodem? Bo na przykład dla mnie zbyt Bydgoszczy jest dużo dalej niż dla ciebie z Wrocławia. Myślę, że to też zależy od naszych indywidualnych preferencji. Tak? Wiadomo, z samolotem na pewno będziemy tam szybciej, szczególnie, że na Bałkany ten przelot nie trwa długo. No, z samochodem będziemy bardziej mobilni i możemy zobaczyć więcej miejsc, będąc na miejscu, ale nie zapominajmy, że na Bałkanach również możemy wypożyczyć samochód. Na samo zakończenie, o czym warto jeszcze byłoby powiedzieć, o czym nie wspomnieliśmy w związku z Bałkanami. Myślę, że zdecydowanie warta taka porada, jeżeli będziemy się udawać na Bałkany, warto przedtem poczytać chociaż troszkę tej historii o tym miejscu, do którego się udajemy. Będzie nam łatwiej zrozumieć te niuanse, które gdzieś tam na miejscu występują, i zdecydowanie lepiej będziemy odbierać i ich kulturę, i to miejsce, do którego podróżujemy. Czyli uda nam się przeżyć to jeszcze mocniej? Myślę, że zdecydowanie tak. Ubercie, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Mam nadzieję, że naszych słuchaczy zainteresowaliśmy tematem Bałkanów. Jeżeli ktoś jeszcze nie był, to jeszcze chętnie odwiedzi te regiony. Również dziękuję i mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy i o Bałkanach porozmawiamy, bo mogę śmiało powiedzieć, że tak naprawdę dzisiaj dopiero zaczęliśmy o nich rozmawiać i jest jeszcze bardzo dużo do powiedzenia na temat Bałkanów. Także ja również mam nadzieję, że spotkamy się przy tym temacie i rozwiniemy. Każdy kraj w sumie jest osobny. Dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. To już wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się odcinek naszego podcastu, zasubskrybujcie nas w swojej ulubionej aplikacji podcastowej i odwiedźcie naszą stronę www.itaka.pl po więcej wakacyjnych inspiracji. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia w następnym odcinku. I taki świat jest piękny. Cześć!